Cześć kochani, tutaj Agnieszka Czyszczek, a to Drama Akademii po godzinach, czyli nasze cotygodniowe, sobotnie spotkanie, gdzie mówię wam o rzeczach takich. Dzisiaj będzie w planie podziękowanie, zaproszenie i strategia. Strategia, która bardzo mi pomogła w tym, żeby moje perkusyjne wyniki były po prostu lepsze. Na naszej grupie Akademia Perkusyjna, Drama Akademia, Akademia Perkusyjna, mamy grupę tutaj pewnie na Facebooku, możecie sobie, wrzucę link w komentarzu. Na tej grupie mówię o 5 strategiach, dzisiaj będzie tylko o jednej. Jedną z nich jest fajne, są fajne programy, fajna organizacja i ja tutaj mam swój program, 25 minut. Nie, chciałabym, żeby ten filmik trwał 5 minut, więc będę się streszczać, włączam timer, używam aplikacji Focus Keeper i ona mi odlicza czas, czyli mamy 5 minut. Kochani, po pierwsze podziękowanie. Chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście na naszym koncercie halloweenowym. Fenomenalne występy, fenomenalne przebrania. Kacper Sendek, po prostu genialny występ. Jeśli chcecie zobaczyć to, to tutaj szukajcie w relacjach, bo on po prostu zagrał świetnie. Gościu ma 16-17 lat, a pokora, to jak gra, mówi samo za siebie. Kacper, dziękuję ci, że przyjechałeś, że byłeś naszą niespodzianką na tym koncercie i no ja się bardzo cieszę, że takim osobom w Drama Akademii, takie osoby w Drama Akademii mamy. Kochani, to tyle z podziękowań. Gratulacje wszystkim moim uczniom, wszystkim nauczycielom i no i życzę sobie, żeby Halloween w przyszłym roku wyglądał tak samo albo jeszcze lepiej, chociaż nie wiem, czy się da lepiej. Kochani, druga kwestia. No teraz może przejdę już do tej strategii. Na końcu mam dla was specjalne zaproszenie, więc teraz a propos strategii, która bardzo, bardzo się w perkusji sprawdza. Jaka to strategia? Zasada, która pozwoli ci się lepiej zorganizować. No, kto wie? Kochani, jedną z takich zasad jest zasada Pareto, o której mówiłam już na vlogu moim rytmżycia.pl, ale chcę wam teraz tutaj też powiedzieć, jak to się ma w odniesieniu do perkusji. Pareto to nic innego jak wybieranie tych 20%, które dadzą ci 80% efektów. Więc jeśli masz za miesiąc koncert, to wybierz 20%, czyli wybierz ten repertuar, który masz zagrać na koncercie, żeby on dał ci 80% efektów. Te 20% czasami jest ciężko wybrać w momencie, kiedy zaczynacie dopiero grę na perkusji, bo wtedy się tak naprawdę nie wie, czego się nie wie i no jest tutaj trudno do zdecydowania i do takiej analizy. Natomiast jeśli ty już grasz, jeśli jesteś zagubiony, bo masz tyle rzeczy z zewnątrz, które cię informują, że można zagrać jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze śram to za przeproszeniem, to podejmij tą decyzję w zgodzie z tobą i w zgodzie z tą zasadą Pareto. Jakie 20% rzeczy tobie się przyda? Nie twojemu nauczycielowi, nie gościowi na YouTubie, który gra inny rodzaj muzyki, ale tobie. Jakie 20% się tobie przyda? Bo w perkusji 20% dla heavy metalowego bębniarza to będzie całkiem co innego niż 20% dla kogoś, kto chce grać z jakimś artystą i grać popowo R&B-owe rzeczy. R&B-owe. No właśnie, więc te 20% to jest decyzja, którą ty musisz podjąć sam z sobą, ewentualnie z nauczycielem, który w pierwszej kolejności będzie słuchał ciebie. Dlatego ważne jest to, żeby znajdować ludzi, którzy właśnie mają uszy szeroko otwarte i słuchają tego, czego ty oczekujesz. Ja cię zachęcam do tego, żeby podejmować te decyzje, patrząc na to, jakie rzeczy chcesz zrobić. Jeśli chcesz nagrać cover, to ćwicz ten cover w kółko i pracuj nad tym, żeby ten cover zrobić. Jeśli chcesz, jeśli czujesz, że nie poznałeś podstaw gry na perkusji, to zapisz się na lekcję albo na przykład dołącz do naszej grupy Akademii Perkusyjnej. Tam będę tworzyła nowy kurs online Fundamenty Perkusyjne, w którym to kursie właśnie chcę z grupą na żywo, chociaż online'owo, przeprowadzić każdego, przejść razem wspólnie przez właśnie te najważniejsze elementy perkusyjnej gry, które później właśnie dadzą 80% efektów. Ja miałam to szczęście, że miałam nauczycieli, miałam różne osoby, które mi mówiły: nie graj tego, bo to nie jest potrzebne, zrób podstawy. I te podstawy się sprawdzają. Nie musimy grać wszystkiego, ty decyduj, co chcesz ćwiczyć i pamiętaj o tej strategii. Pareto jest naprawdę
to działa i w bębnach tak samo. Także bierz pałeczki w swoje ręce i mów, to ćwiczę, to mi nie jest potrzebne. Kochani, mam jeszcze 40 sekund zgodnie z moim zegarkiem, więc na koniec mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Niektórzy z Was wiedzą, inni nie. Mamy kolejnego gościa ze Stanów Zjednoczonych w Drama Academy. W samym centrum Warszawy. Łatwo dojechać do nas z różnych części Polski. W następny piątek o godzinie 19 John Arnolds, gościu, który łamie schematy, jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, mówi, że to jest pionier i taki człowiek będzie u nas w Drama Academy. Uczył w Nowym Jorku, uczył w Berlinie, teraz sprowadzamy go po to, żeby powiedział Tobie o jego strategiach i jego rzeczach, które dla niego działają. I zapraszam Cię bardzo, bardzo gorąco, już w takim poza anteną, dobra, teraz już udajemy, że będzie poza anteną, ale mam dla Ciebie dzisiaj taką niespodziankę w formie zaproszenia w komentarzu poniżej. Formularz do zapisów, formularz do tego wydarzenia. Zobacz sobie, kim ten człowiek jest. Jeśli uznasz, że to Cię zaciekawia, że chciałbyś poznać, być na takim warsztacie, w którym będzie John i będzie się dzielił tym, jak on ćwiczy, co on robi, jak gra, będziesz chciał poznać inny punkt widzenia, to zapisz się na to wydarzenie. Przez ten weekend, do poniedziałku, niespodzianka będzie polegała na tym, że osoby, które cena biletu to 60 zł, osoby z naszej szkoły mają 50% zniżki, czyli 30 zł, a teraz przez ten weekend, jeśli nie jesteś z naszej szkoły, a chcesz dołączyć, to dla powiedzmy 10 pierwszych osób też będzie taka cena, jakbyś z naszej szkoły był. Tylko jeśli tam jest jakieś miejsce, to napisz, dlaczego Tobie mamy dać takie stypendium, mamy dać te 50% zniżki. Kochani, ja już się z Wami żegnam w tym ekspresowym odcinku Perkusji po godzinach. Mam nadzieję, dajcie mi znać w ogóle w komentarzu, czy takie odcinki Wam się podobają, czy to Wam daje napęd do działania, czy nie. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu w sobotę o 12:30 pewnie zobaczymy się na live w naszej Akademii Perkusyjnej, w naszej grupie, a tutaj na Facebooku w sobotę po prostu. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo gorąco. Życzę Ci cudownego tygodnia, takiego, żeby tam znaleźć czas na poćwiczenie, pogranie i co? Pa! Do zobaczenia za tydzień. Hej!